Witam serdecznie w kolejnym odcinku odnośnie ostatniej przygody z nieuruchomieniem Mazdy z uwagi na obecność zabezpieczenia od Omegi. No jak się okazało, o czym Was informowałem, pilot czy tam karta została wylogowana, wyłączona. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? Jak widzieliście w komentarzach, odpisywał też dystrybutor tej firmy Omega na moim kanale pod filmikiem. No bo ja po prostu do nich napisałem maila, podlinkowałem filmik i oni tam odpisali. Ale przy okazji zapytałem ich właśnie drogą mailową, dlaczego tak się stało? Jakim prawem? Bo już chyba ze dwie osoby pisały w komentarzach, że też miały taką przygodę. I słuchajcie, oni mówią, że generalnie to się nie zdarza, żeby się pilot sam wylogował, że jest tylko jedna opcja. I chyba rzeczywiście tak się stało, bo przypominam sobie, że w tym dniu ja jechałem Mazdą i słuchajcie, trzymałem kluczyki w kieszeni. Ja często trzymam w kieszeni. No żona moja, wiadomo, że ona nie trzyma kluczyków w kieszeni, tylko w torebce, na siedzeniu i tak dalej. No i najprawdopodobniej podczas jazdy jeden pilocik czy tam drugi przycisnął kartę w kieszeni. A to trzeba przycisnąć na jakieś, nie wiem, tam 6 sekund, może 5-6 sekund. I najprawdopodobniej w trakcie porannej jazdy ja sobie pilota po prostu wyłączyłem. Także takie oto ostrzeżenie dla wszystkich. W ogóle teraz już widzowie, wy będziecie wiedzieć, co robić. No bo ja sam zgłupiałem. Co tu się stało? Dzięki. Trzymajcie się.